Hej kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić dobranego kłosa. Tak, nie tylko kłosa tutaj z długości włosów, ale również od nasady, od samego początku będziemy sobie tego kłosa dobierać. Ja tą metodę zobaczyłam na Instagramie i stwierdziłam, że przetestuję, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Myślę, że warto spróbować. Wrzucę Wam teraz ten filmik z Instagrama, żebyście sobie zobaczyli. Filmik był chyba kręcony na główce fryzjerskiej, także zobaczymy, jak będzie wyglądać na normalnych włosach, na normalnej głowie. Wiadomo, że to zawsze wygląda troszkę inaczej, także obejrzyjmy sobie. Przede wszystkim najpierw chcę włosy rozczesać i zanim ja zacznę robić jakiekolwiek warkocze, jakiekolwiek kłosy, końce muszą być rozczesane, ale też fajnie, żeby były ujarzmione, żeby właśnie się nie elektryzowały, nie latały. Zawsze warto przed pleceniem warkoczy użyć sobie odrobinę serum lub wody po prostu. Ja używam serum Happy Ends od Anwen i to serum jest bardzo, bardzo wydajne i dosyć tłuste, więc nie używajcie za dużo, 2-3 krople wystarczą. I serum, które pięknie pachnie, nakładam sobie delikatnie, szczególnie na końcówki włosów, bo te będzie najtrudniej ogarnąć, ale dzięki serum też nie będą się plątały, dzięki serum będzie łatwiej nimi manewrować, także tutaj wokół twarzy, z drugiej strony i biorę wszystkie włosy do tyłu, wszystko do tyłu, o tak, dobieramy sobie tutaj od samej góry, przedzielam sobie tutaj sam początek, o, na pół. I wiadomo, o co chodzi w kłosie. Troszkę bierzemy z jednej strony i przekładamy na drugą stronę. Także to teraz robię. Przekładam pasemko na drugą stronę, widzicie? I teraz przytrzymuję, widzicie tutaj, tą samą ręką to. Biorę nowe pasemko z tej strony i też wędruję na drugą stronę. Także to pasmo zostaje bez żadnego dobierania tutaj. Trzeba uważać, żeby nic się nie poplątało. Łatwiej oczywiście robić na kimś niż na sobie, powiedzmy sobie szczerze. I teraz z tego pasemka dobieram z zewnątrz małe pasemko na tą stronę. O. Przytrzymuję teraz znowu tutaj dwoma palcami, które mam wolne. Tak? I dobieram troszeczkę spoza pasemek. Puszczam, dobieram i zbieram. Także to jest cała filozofia. I tak powtarzamy przez całą głowę. Niby proste,
niby nie, jest to trochę zabawy, jest to trochę plątania, trzeba co chwilę te włosy wygładzać, żeby się nie plątały, ale spróbujcie, macie chwilę, pamiętajcie o tym, ja was uczyłam przy dobieraniu, najważniejsze jest to, żeby za dużo nie patrzeć w lusterko. Wbrew pozorom, wydawałoby się, że a, zobaczę, które pasmo, będzie mi łatwiej. Nie, 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 nie patrzcie w lusterko. Wasze oczy was zwodzą, bo wasze oczy odwrotnie widzą strony. My musimy myśleć naszymi palcami. Nasze palce wiedzą lepiej, o tak. To teraz idzie w tą stronę. Nie wiem, czy się nie pogubiłam, jak wam tłumaczyłam, bo sama spojrzałam w lusterko. I trochę dobieram stąd. No i posuwamy się oczywiście do tyłu, wiadomo, jak to w warkoczu dobieranym. Każde pasmo warto sobie tak właśnie rozczesać palcami. I lecę dalej. Dajcie znać, czy umiecie robić kłosa, czy nie umiecie. Czy jest to dla was magia? Takiego zwykłego kłosa, mówię takiego kłosa z kucyka. Okay, mam tutaj dwa. Teraz dobieram z tego. Możecie też przygotować sobie spinki, bo będą was bolały ręce. Chyba wyszło. Nic nie widzę. Doszłam do tego momentu, gdzie mam tylko dwa pasma. I teraz jak jesteśmy już na tym etapie, musimy dobierać tylko z tych dwóch pasm, więc teraz już będzie łatwiej. Nie trzeba dobierać tutaj nic, wiecie, po bokach. Tu oczywiście nie jest jakoś tam idealnie, ale wiecie, no, też się uczę. Więc mam nadzieję, że będziecie próbować ze mną. To teraz dobieramy, już mi ręce odpadają. Dobry trening dla ramion. To teraz dobieramy już tylko z zewnętrznych warstw naszych dwóch pasm. Użyję odrobinę więcej serum. I na końcówki. Ściskamy i z zewnątrz. Okej, powoli przechodzę tutaj, gdzie o wiele łatwiej będzie mi się plotło, ponieważ zaplatam kciukami. Ja kłosa zawsze zaplatam kciukami. Tak trzymam z góry tutaj oba pasma i wkładam tu kciuk, biorę trochę pasma. Z jednej strony kciuk i przekręcam na drugą, także jeżeli chodzi o mnie, to jest to łatwiejsza pozycja. I tak zawsze zaplatam kłosa, natomiast jak zaplatam innym, robię to pozostałymi palcami. Im drobniej, tym lepiej. Ja już teraz robię szybciej, ale oczywiście jak będziecie dobierać po kilka włosków, wiecie, to będzie najpiękniej. Na takim kłosem można spędzić godzinę, a można go też zrobić 5 minut. To zależy, jak dużo włosów będziecie po prostu dobierać do waszych pasm. Zabezpieczam gumką. Ja tu akurat mam wrotkę. I luzuję, ale luzuję sobie tylko tutaj ten kłos, który mam w kucyku. Nie luzuję sobie włosów na górze. Kochani, tak naprawdę jeżeli chodzi o warkocze, to nie ma ograniczeń. Możecie zaplatać dwa kłosy, więcej kłosów dobieranych na waszej głowie. Tak naprawdę możecie
popłynąć, bo warkoczyki są taką wdzięczną fryzurą, że jak już wasze palce się trochę wyćwiczą, wygimnastykują, to będą się robiły praktycznie same. Nasze palce zapamiętują wzory, wiecie, plecenia, wzory plecionek, także tak samo jak to jest z szydełkiem, z drutami, tak samo jest i z włosami. Warto się nauczyć tej fryzury, jest to troszeczkę coś innego, jest to fajne wyjście do innych fryzur, do fryzur na przykład ślubnych, gdzie zaplatamy górę w ten sposób, a dół robimy jakiegoś koka, można sobie też zawinąć kłos na dole, można tutaj zrobić na dole też zupełnie co innego, pokręcić sobie końce, także tutaj możliwości jest bardzo dużo. Warto nauczyć się dobierania podstawowego i francuskiego, i holenderskiego, ale też dobierania kłosa. Jeżeli odcinek Wam się podobał i czegoś się nauczyliście, to zostawcie kciuki do góry, dajcie znać na dole w komentarzach, jakie fryzury robić w kolejnych filmach. Buziaki, pa pa!